Cześć, witam was wszystkich, jestem Dizdisowski, to jest kolejny odcinek z Seven Days to Die. Nie macie na nic czasu, dlatego że dzisiaj wyjątkowo będziemy bardzo dużo budowali. Oczywiście budujemy w trybie, gdzie są ciągle zombiaki i te zombiaki będą nam tutaj ciągle przeszkadzały. What the fuck? Z dupy się tam znalazł. Oczywiście ja go będę wolał albo z shotguna, albo dźgnego nożem. Oczywiście amunicję do shotguna zostawiłem sobie w mojej skrzynce, gdzie zostawiłem rzeczy prywatne. A ja muszę zabić tutaj tego frajera, który próbuje mi przeszkodzić w wybudowie. Na szczęście zaraz się nie będziemy musieli nimi martwić, gdyż nie będą nam przeszkadzać. Mam nadzieję, że tutaj w pobliżu już nikogo nie ma. Pamiętacie, mówiłem w poprzednim odcinku o tej gigantycznej wieży, tym Edenie, Avalonie inaczej, który będziemy budować. Zacznijmy go od tej strony. Zaraz wam wytłumaczę, jak to będzie działać. Oczywiście jeszcze najpierw zanim zaczniemy budować gigantyczne filary, które odnoszły do góry. Oczywiście dzień siódmy. Spójrzcie, ile dni minęło od czasu, kiedy zebrałem tyle materiałów, żeby w jakiś sposób tutaj zebrać reinforced ten wzmocniony beton, bo powiem wam szczerze, że to było trochę więcej czasu niż ostatnim razem. No ale spójrzmy, tutaj mamy zrobioną ile? Raz, dwa, trzy, siedem. 7 na 7 mamy kratkę, żeby w środku zmieściło nam się 7 na 7 mamy tutaj bok naszego kwadratu, który ma pomieścić. Nie można normalnie mówić, kiedy w pobliżu jest pająk, który nie potrafi się zachować. Okej. No ale najlepiej jakby sobie ściszył tą grę, żebym w ogóle ich nie słyszał. I teraz spójrzmy. Oczywiście będzie dużo problemów z tym, że oni tutaj będą latali dookoła. Ale my z tym sobie poradzimy. Właśnie o to chodzi, żeby takie rzeczy robić w tych warunkach. Chodzi tu o to, żeby miał tutaj połączone filary w 5. Żeby tutaj był bok 5 na 5. I tutaj wychodzi właśnie w tym momencie bok 5 na 5. Czyli trzy kratki są wewnętrzne. A razem jest tutaj 5 w boku, to się liczy tutaj wewnętrzna, zewnętrzna i tak dalej. Oczywiście to zombiaki będą naprawdę tutaj nerwować. Mogą tu najpierw zrobić dziurę i dopiero później się nimi przejmować. No i tak, w środku, kurde maś, no naprawdę denerwujące są te durne istoty. Okej, przydałbym się tu Jasiu, żeby odganiał zombiaki ode mnie. Teraz budujemy jeszcze przy okazji, bo tu będą, tak naprawdę będzie tutaj 5 filarów. Będą 4 filary boczne oraz będzie jeden filar środkowy, który w razie czego utrzyma całą budowlę. Gdyż strasznie się boję o to, że te budowle będą, jakby to powiedzieć, że ta budowla nie będzie trzymać, bo dokładnie nie wiem, jaki ma zakres wytrzymałości sam beton, ale to oczywiście można sprawdzić w tym momencie. Ile możemy betonu w powietrzu udać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 7 betonu możemy razem wybudować, a tutaj mam niestety 10, więc będziemy musieli to zrobić tak, żeby musiał zrobić wzmocnienie małe. Możemy je wykonać za pomocą tego metalowego sheetu oczywiście, jak zwykle. I to jest dość upośledzony system budowania. I chyba nie odzyskałem betonu z powrotem, tego nawet nie... O, jest, odzyskałem beton z powrotem. Upośledzony system budowania sprawia właśnie nam tutaj małe problemy, ale i z tym się obejdziemy. Miałem tam zacząć od budowy dalszej części z drewna. Zaraz się tym zajmę, tylko chciałem zobaczyć mniej więcej, jak to będzie w drewnie wyglądało, czy to drewno będą tak zostawić. Oczywiście stąd będzie później leciała woda, ale nie z całego piętra, tylko oczywiście z któregoś momentu, najlepiej z czwartego klocka, żeby tak zombiaki, nawet jeżeli się tutaj dostaną do tego filaru, żeby tego filaru nam nie mogły zniszczyć. Dlaczego tutaj w ogóle to będzie stało, te drewno? To tego drewna nie będę wyrzucał, a to dlatego, że tutaj będzie woda, żeby zombie nie zrobiły kiedyś podkopu. Ale pamiętajmy, my jesteśmy ludźmi, jesteśmy inteligentni, a zombie w tej grze są głupie jak but i nie zrobią najprostszej rzeczy, czyli nawet nie wybudują sobie zejścia na dół tego mojego dołu, który tam w ogóle widzicie już jest zalany wodą praktycznie, czyli nie mogą nic tam już zniszczyć. A tutaj no powiedzmy sobie szczerze, że nie zrobią żadnego podkopu, żeby na przykład wieża opadła. A zresztą jest ta jedna rzecz w grze, która nie opadnie, jeżeli ją zniszczymy jej podstawa. Dokładnie ta rzecz się mieści tutaj, w fabryce. I tam jest tak jakby coś w celu latarnia morska, którą wam kiedyś pokażę. Ale na razie zajmiemy się tym, co mamy robić. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co jest cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz się już pomyliłem, że coś się wałem. Tam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I czy na 10 buduję, czy na 11? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, na 11 budujemy, czyli 11 sobie oznaczam tutaj w ten sposób. Tak mamy raz, 2, 3, 4, 5.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest ładnie. Ja chcę, żeby to było równo. Nie chciałem, żeby to miało, były z tym jakieś problemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty do góry. Standardowo. Tutaj również raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, mech. Coś tu jeszcze ma zrobić. To jest cztery, teraz dopiero będzie piąty. A tu już sobie z tej strony ładnie pociągnę. Denerwujące są roślinki, nie powinno ich to jak dla mnie w ogóle być, albo przynajmniej powinny być tak jakby w ogóle nie bezkolizyjne. No, idzie kolejna przyjaciółka, która będzie nam w nocy bardzo, ale to bardzo przeszkadzać. Oczywiście budowy całej wam nie pokażę, bo to byłoby bez sensu. W ramach tego, jak będzie trwała budowa, to ja zrobię wam odcinki z innych trybów gry, bo tutaj sam tryb survivalowy nie jest jedynym trybem, który możemy grać w tej grze. Jest jeszcze oczywiście tryb taki specjalny, deathmatch, który możemy grać przeciwko innym ludziom. Oczywiście również jest tutaj tryb, w którym możemy stawić czoła hordom zombie, które czekają tylko na to, aż dojdziemy do nich, żeby nas zjeść. Tam puszczają nam tylko jakieś zapasy co jakiś czas. Nie wiem, czy chcecie, żebym zrobił wam z tego filmik, jak możemy przeżyć tylko i wyłącznie z zapasów, które są nam wysyłane przez, nie wiem, ojca, cokolwiek tam jest. A oto jest niezniszczalny z pewnością. Tak, niezniszczalne gnojstwo, które będą się rozwalić chyba ręką. No jeżeli coś nie idzie rozwalić augerem, to wasza roczka powinna się tym zająć. No dobra, to zadaje damage. I to będzie przeszkadzać. Myślę, że trzeba najpierw augerem rozwalić to i się już wszystko naprawi, obróci od normy. Ile tu jest? Bo zapomniałem. Nie, dobrze, tutaj liczyłem. Muszę odtąd liczyć. Okej, teraz idziemy zrobić tutaj ten kwadrat. Tu jest dziesiątka teraz, 10 na 10, czyli w środku mamy tak naprawdę ósemkę, czyli mamy 8 w boku w środku, bo tutaj jeden i drugi bok odchodzi, znaczy jeden i drugi pasek odchodzą. I tutaj sobie postawimy teraz dotąd. Tak, dotąd, dobrze, dobrze policzyłem, ale tutaj niepotrzebnie te klocki postawione są, dlatego je od razu zniszczymy. Kurde, odcinki budowlane bardzo szybko lecą, dlatego postaram się zrobić dzisiaj jak najwięcej, przynajmniej jeden filar, żebyśmy zrobili na wysokość jednego pół może. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło z naszymi zapasami, bo gdybym robił na wysokość jednego staka, to bym musiał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na... Po prostu dużo staków bym musiał użyć, a wyprodukowanie takiej ilości staków w aktualnym patchu jest czasochłonne. A czasochłonne, a nie będziemy używali creative moda do tego, bo tracę całą radość z mojej budowli, nie miał w ogóle z niej satysfakcji. Oj, starczy na szczęście, starczy nam, o ile będę wykorzystywał bardzo roztropnie moje drewno, to na pewno nam tutaj starczy wszystkiego. Ja i starczyło, idealnie, starczyło nam idealnie, już nie potrzebujemy drewna. Teraz zajmiemy się tym, żeby bezpiecznie móc opuścić to miejsce zwane filarem, czyli nie miejsce, lecz budowlę. Dlatego wybudujemy w tym miejscu taki kwadrat, najlepiej tak na dwie kratki, żeby być pewnym z tego i móc normalnie tam wejść. Środkowy filar, tak jak wam mówiłem na początku, że nie będzie wyjścia do mojej budowy, tej gigantycznej, bez tego, że ma sensu, gdy będziemy tam samo wytaczali, ale jednak będziemy potrzebowali schodzić, bo zapomniałem, że osy nie są tak częstym widokiem już i będziemy musieli schodzić czasami po wodę do miasta albo coś w tym stylu. Okej, możemy zaczynać, prawda? Aha, jeszcze woda, mam nadzieję, że nie wziąłem wody. Chwila, wodę można zapewnić w ten sposób. Tak, można było, ale stracę przy okazji trochę piciu, ale mam jeszcze go sporo. A się przy okazji muszę napić. Szkoda, że w nocy nie zebrałem trochę tych... trochę miodziku od pszczół. Leć sobie tutaj wodę, leć. Pana pożegnamy, oczywiście zaraz będziemy się już musieli w ogóle martwić o zombiaki, dlatego że budując zombiaki nie będą się to już wespić. Mam nadzieję, że wysokość 32 wystarczy. Nie wiem, jaka to będzie dokładnie wysokość. Najlepiej z dołu zabierać wodę i dawać ją na piętro wyżej. Wtedy mamy pewność, że zaraz będziemy mieli nieskończone źródełko.
jakieś nieskończone źródełko, już jest prawie gotowe. Tak, skończone. Mam nadzieję, że po skoku tutaj nie będę musiał się zamartwiać o to, że zginę. Mając 32, będziemy potrzebowali połowę mniej staków tego, co aktualnie mamy, więc przygotujcie się na długą pogawędkę ze mną podczas budowy tego to pierwszego filaru. Mam świetny pomysł. Jak wiecie, takie rzeczy jak filary możemy nazywać, mury też możemy nazywać. Jeżeli oglądaliście Attack on Titan albo Shingeki no Kyojin, to wiecie, że tam są mury i one mają swoją nazwę, więc my możemy nazwać nasze filary. Nazwijmy je jakoś tak poetycko, tak samo jak w Attack on Titan mamy nazwy murów takich jak Maria, to wy też wymyślcie jakieś filary. Mamy 5 filarów, potrzebne nam jest 5 nazw, możecie je wymienić w odcinku. Tak, wolontariuszowo, może coś fajnego wymyślicie i nazwiemy jakoś te filary po kolei. Oczywiście losowa kolejność, nie ma to żadnego znaczenia, jak te mury, który mur jest, znaczy który filar jest który. A przy okazji będziemy mieli fajną zabawę między sobą, będziemy mogli jakoś je ponazywać. Wiecie co się, czego się obawiam? Że będę już na samej górze i braknie mi trochę betonu. Chociaż wtedy po prostu zacznę budowę innego filaru i ten będzie skończony później. Chociaż powinno mi wystarczyć na dość wysoki filar. Nie powinno być więcej problemów z tym. Jeżeli będę używał później wzmocnienia z metalu, to na pewno nie będzie z tym jakichś problemów. Dziwicie się pewnie, że ja tak dziwnie to skaczę, żeby to zbudować, ale to nie jest Minecraft i tutaj nie działa Control, czy tam to był Shift? Nie, Control. Control czy Shift? Teraz nie pamiętam. Co działało tak, że z krawędzi nie można było spadać. To ja właśnie to robię tak, żeby z tej krawędzi nie spaść, bo tutaj nie ma takiego zabezpieczenia, żadnego skryptu, który nam umożliwia bezpieczne poruszanie się na wysokich budowlach. Oczywiście teraz, jeżeli widzimy jakiś inspektor BHP, to sobie pewnie myśli, o co ten Lisowski wyprawia. Musimy być tutaj wyżsi niż ta góra. Żeby sprawdzić, czy byśmy byli wyżsi, musiałbym na początek iść i po prostu wybudować. Teoretycznie to byłoby szybsze. Wybudować jeden filar tak super do góry, zrobić tutaj drabinę i wrócić tutaj z powrotem. Ale to będzie bardzo czasochłonne, a ja już wolę mieć wszystko gotowe na raz. Widzę, że bardzo dużo będziemy tego zużywać. Już jest tutaj bardzo wysoko. Nie wiem nawet na ile kratek ja to aktualnie robię. Już chciałem powiedzieć currently po angielsku. Tak z angielszczenie tutaj następuje. Oczywiście, jeżeli mi zaraz braknie materiałów, to będę się cofnąć po kolejne. Mam chyba w skrzynce, nie wziąłem chyba wszystkich, mam jeszcze w skrzynce chyba 2-3 staki, bo myślałem, że mi starczy tutaj na trochę dłużej tego, co mam, ale chyba zaraz będziemy musieli tam wrócić. I to mi się bardzo nie podoba, bo musiał zaraz zrobić jakąś drabinkę, żeby tam wszystko było ok. No i właśnie to zaraz zrobimy, zaraz wrócę na dół po... What? Oh my goodness, bym prawie spadł. Chociaż na dole jest mój resp. Teoretycznie mogę się zabić i wrócić tutaj szybko. Ej, jeszcze mam już pomysł. Zejdę na dół do wody. Pójdę po te rzeczy i tutaj zrobię respa, ale nie mam z czego zrobić respa. Dobra, zapiszę grę w tym miejscu i się tutaj zrespię po tym, jak umrę. A umrę na przykład, nie wiem, zabijając się o kaktusa. Tak, kaktus mnie zabije i się umrę. Umrę się. Zabiję już 13 zombiaków. Jeszcze tutaj mamy coś? Nie, nie mamy. Dobra, więc dajcie mi sekundę i zaraz wrócimy z kolejnymi stakami wzmocnionego betonu. Oczywiście na następne odcinki będę musiał sobie przygotować trochę większą ilość, więc... O, tym nie umiem klikać. Ło, tym też nie. Fuck! Okej, moi mili, już jesteśmy z powrotem. To było bardzo szybkie, po prostu spadłem na dół, zabiłem się. I dzięki temu mogłem zejść do tej jednej skrzyneczki, tej dokładnie tam, gdzie zostawiłem swoje poprzednie rzeczy, żeby tutaj wrócić. Ale, o dziwo, mimo że się zabiłem, nie zespiłem się tam, tylko zespiłem się tutaj, gdzie zapisałem grę. A upadek w tamtą stronę, nic się praktycznie mi nie stało, mogłem sobie spokojnie tutaj wrócić. Więc albo ten resp jest zbugowany, albo po tym jak wszedłem z powrotem do gry, bo ja najpierw umarłem tam, wyszedłem z gry, i nie był oznaczony mój resp. Było po prostu, była pusta mapa i resp nie był zaznaczony i po prostu zjawiłem się w tym miejscu, w którym byłem. Magic. A i tak, w poprzedniej wersji gry, jeżeli wchodziliście na serwer, to automatycznie był zaznaczony wasz pierwszy resp. Czyli jeżeli oznaczyliście na przykład jakieś łóżko, to to łóżko było waszym głównym respem i kolejne łóżka były drugorzędne, drugorzędnie traktowane przez grę i dzięki temu, jak się respiliście, to się respiliście aktualnie wy czymś innym niż chcieliście. I to było dość przykre. Ale oczywiście to jest beta, oczywiście beta kosztująca 130 zł,
po cenie można by się spodziewać trochę więcej od tego, od tej gry. Jednocześnie nie mamy na razie na co narzekać, no dobra, mamy na niektóre rzeczy co ponarzekać, ale gra mogłaby być, ma na pewno duży potencjał. Jeżeli będzie tak mechanicznie rozbudowana, jak przypuśćmy Minecraft, no dobra, Minecraft nie jest rozbudowany praktycznie wcale, ale jeżeli będzie możliwość modowania tej gry tak jak Minecraft, no to wtedy na pewno będziemy mieli coś bardzo fascynującego. Oczywiście, jeżeli będzie jeszcze utrudniona rozgrywka, to będzie naprawdę już tak trudno jak w Netherze, gdzie stracenie jednej postaci wiąże się z utratą całego swojego expa, całego swojego, wszystkich swoich możliwości i tak dalej. A tutaj tak myślę, że warto byłoby wprowadzić jedną fajną rzecz, a mianowicie również level. Ale ten level nie dawał, nie byłby taki pusty, dlatego że musielibyśmy odlokowywać poszczególne profesje, żeby móc na przykład budować coś z danego materiału, bo tak teoretycznie jesteśmy tylko zwykłym przetrwańcem. Nie wiadomo, czy my jesteśmy profesorem, jakimś architektem, czy jesteśmy żołnierzem zwykłym, bo nagle potrafimy stworzyć wzmocniony beton. To nie jest zbyt realistyczne. Ta gra może realizmem nie napawa, znaczy nie świeci. Nie, zmarnowałem jednego klocka i co teraz? I co teraz? O, strasznie tam wysoko. I co ja właśnie miałem mówić? Aha, faktycznie, miałem mówić dalej o tym. No i więc tak. Najlepiej właśnie jakby to było tak, że z czasem potrafimy dzięki budowaniu odblokować takie możliwości jak budowanie z innego materiału, dodatkowe korzyści na przykład by z tego mogły płynąć, czyli beton, który będziemy stawiać, będzie na przykład trwał dłużej niż przez 7 klatek, zawsze się gubię, chyba kratek bardziej, bo to jest kratkowa budowa. Kratkowy styl rozmieszczania naszych bloków. No i właśnie dzięki temu mielibyśmy taką satysfakcję z levelowania. W Minecrafcie takiej satysfakcji w ogóle nie ma, bo fuksem uda nam się zrobić niezniszczalny kill-off i jesteśmy super szczęśliwymi osobami, gdyż przeszliśmy praktycznie grę. W ogóle najszybszy sposób chyba w Minecrafcie, żeby stworzyć sobie kill-off, trwał 5 minut i to zależało głównie od tego, jak daleko macie do pierwszego waszego drzewa i pierwszego złoża. O cholera, jasna, znowu mi nie starczy, chyba dokończę to z drewna. Stworzymy najwyżej tutaj jedną końcóweczkę z drewna, ważne żeby to i to było, kurde, nie to i to, tylko to. Dobra, w każdym razie kolejne filary będą trochę wyższe, nie wiem ile ten filar ma dokładnie. Mam nadzieję, że ma bardzo dużo, jest bardzo wysoki i jeszcze by się przydało mu tak o połowę może przejść wyżej. Jeżeli wam się chce liczyć, to policzcie sobie tutaj te kratki od dołu, chociaż ja sam mogę policzyć. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O fuck, pomyliłem się. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kratek wysokości, chyba się walłem. Ha! Mogę zapamiętać, ile miałem staków. Jeżeli chcecie, to możecie obliczyć, ile zużyłem. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ile zużyłem betonu odjąć te 5, 6 już nawet i dowiemy się na jaką wysokość jest postawiony ten shit. Okej, teraz trzeba spaść tak, żebym nie spadł w tamto coś i jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie, przeżyłem, jest dość ładnie. Na szczęście się zrespiłem na górze, więc nie było problemu z draminką. Jest już godzina 16, ale myślę, że to jest jeszcze niskie. To nie jest takie super zajebiste, to jest za niskie. To powinno być jeszcze 2 razy wyższe. I myślę, że do następnego odcinka uda mi się zrobić to 2 razy wyższe. Budowanie jednej takiej kolumny zajęło nam trochę czasu. Już bez gadania bym to zrobił o wiele szybciej. Następnym razem sobie cały pasek zapełnię moim wzmocnionym betonem, który pochodzi, którego składniki pochodzą dokładnie gdzieś stąd pochodzą składniki mojego wzmocnionego betonu, stamtąd właśnie zabieram piasek, zbieram go dokładnie taką samą metodą, jaką zrobiłem tutaj moi no i co ty robisz? Ej, ty się tam zespiłeś? A może tam coś fajnego jest w środku? A może tam jest jakaś wnęka? Spójrzmy. Uwolnię cię. Jesteś teraz moja i tylko moja. O nie, nie ma bata. Chwila, muszę zrobić szybko to narzędzie do naprawiania. O cholera, nie mam go. Wiecie co, w ten sposób można robić ciekawe eksperymenty z osobnikami płci żeńskiej zombie. Bardzo ciekawe. No dobra, pomogę się to zniszczyć i co dalej?
Zniszczysz to i co dalej? O nie! Wyszła z tego! Karino! Karino, do kuchni wrócaj! Nieistotne, spójrzcie, tutaj to jest zrobione tak trochę krzywo, ale ja tutaj tylko mam to zrobione po to, żeby w tym mieszkać na czas budowy. Na czas budowy dokładnie mojej durnej wieży. Chociaż ona tak fajnie wygląda. Pomyślcie, jak ona będzie dwa razy wyższa. Muszę sprawdzić jeszcze, bo tego nie sprawdziłem. Muszę się do tego przyznać. Nie sprawdziłem, jak wysoko można budować efektywnie. Do jakiego momentu się nie pojawiają żadne bogi. Wow, jak to się zajebiście wygląda. Taki wielki klocek z... Wielki klocek z betonu. Kiedyś robiłem wielki klocek z kobla w Minecrafcie na pewnym serwerze, jak byłem... Jeszcze, jak jeszcze Minecraft był grom, a nie jakimś shitem, i wtedy pamiętam, że zrobiłem taki gigantyczny klocek z kobla. Ale to nie jest istotne, Minecrafta już jest wystarczająco dużo. Ale jak już, to możemy tutaj dalej jeszcze porobić, bo jeszcze mam tak troszkę czasu w odcinku. Nie jakoś super dużo, ale możemy się tutaj pobawić. Teoretycznie powinienem to zrobić w ten sposób. Raz, dwa, sprawdzić, czy przekątna jest tutaj równa. Czy ja zrobiłem tutaj... To wystarczająco równo? Nie, to nie będzie tak, jak ja chciałem, więc tutaj się tak troszkę pomyliłem. Nie, nie pomyliłem się, przekątna jest dobra, bo to jest kwadrat przecież. Więc przekątna powinna tutaj się stykać w tym miejscu i jest idealnie wręcz. Więc teraz tak, tu powinienem zrobić to w ten sposób, tu to w ten sposób, tu w ten sposób, tu w ten sposób i tutaj będzie kolejny filar, to będzie ten filar piąty. To niby nie piąte koło wozu, ale to jest piąty filar u wieży, a piąty filar u wieży jest o wiele bardziej przydatny niż piąte koło wozu. I spójrzcie, jak to będzie zajebiście wyglądało, to będzie skomplikowana budowla. Tutaj będzie zrobiona winda. Fajnie, nie? Winda będzie zrobiona, ale ja będę tym razem budował już odtąd beton. W tym miejscu zacznę beton, żebym tutaj miał windę. To będzie czterokratkowy spad wody. Oczywiście nie musimy oddychać pod wodą, także nie martwcie się. Jak ja wam udostępnię save'a, to będziecie mogli sobie spokojnie na tym grać. Ale nie udostępnię wam save'a, dopóki tego nie skończy. Gdzie mam amunicję? Czyżbym zapomniał wziąć amunicji do schowka, zanim umarłem? Dobra, nieważne. Patrzcie, co w ogóle co znalazłem. Mam tutaj jar of honey. On był cały czas w moim plecaku, jak go nie zauważyłem. Wypijemy na zdrowie naszej wieży. Spójrzcie, jak ona będzie zajebiście wyglądać na screenach. A zresztą muszę zrobić screena tego wszystkiego. Nie wiem, który screen byłby lepszy na miniaturkę. O, tak właśnie pokażę wam, jak ja robię miniaturki do filmów. Niektórzy robią miniaturki tak, że pokazują jakiś element nie z gry, a ja tam wolę pokazywać bezpośrednio z gry. I proszę bardzo. Oto jest to piękne coś. No popatrzcie, będzie piękne, będzie tak elegancko wyglądało, tak mocne to będzie, że nawet zombiaki nie będą chciały do tego podchodzić. Chociaż słyszałem, że AI tych zombiaków podpowiada im, że jeżeli widzą jakąś budowlę niewygenerowaną przez komputer i jest ona wysoka, to żeby ją sprawdzić. Ej, co to jest? Ja tego nie zrobiłem. Czyżby zombiaki zaczynały kopać piasek i chcą zbudować wielkie działo z piasku, które ma zamiar zniszczyć mnie i moją budowlę? Muszę się spieszyć, zanim w jakimś patchu takie coś dodadzą. A ja was żegnam. To były 24 minuty z Lisem w 7 Days to Die. Pow! Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie filary już będą gotowe, a my zajmiemy się wtedy już budową tego, co będzie na górze. Ciao! A z wami się jeszcze chyba nie pożegnam. Nara!